Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgierd. Były wieloletni współpracownik wywiadu, a później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, od kilku lat dziennikarz. I dziś powiemy o tym, że będzie bez litości. Bez litości dla tych, którzy pomagali łamać prawo, którzy wspierali, kolaborowali z PiS-em, ale także tych, do których obowiązków należało powstrzymanie osób łamiących prawo. Zacytuję słowa mecenasa Romana Giertycha, który powiedział, że znacznie więcej osób będzie miało zarzuty nie za to, co robiło, bo takich pewnie będzie kilkaset, takich jak pan prokurator Jan Drelewski, który szuka na mnie i na Tomka Szwajgierta i na wielu jeszcze innych osób po prostu rzeczy, jakichś kompromatów, rozpytuje, stara się zrobić coś bez żadnej podstawy prawnej. Wzywa ludzi, już za samo to powinny być sankcje, wzywa ludzi na przesłuchania bez podania sprawy, o którą chodzi, jej sygnatury i bez podania statusu, w jakim charakterze wzywa daną osobę, co prawdopodobnie ma również wpływać na samopoczucie. Czyli na to, że ludzie mają się bać, czy są wezwani jako świadkowie, podejrzani. W ogóle nie wolno takich rzeczy robić. Nie każdy oczywiście w takiej sytuacji zadzwoni i zażąda wysłania prawidłowego wezwania. To są wszystko psychologiczne i pseudopsychologiczne gierki, ale tak poza tym to jest to łamanie prawa. A słyszeliśmy, że nasza wczorajsza audycja pana prokuratora Drelewskiego bardzo zdenerwowała i tak samo zdenerwowała pana Macieja Wąsika. Ale to nie jest koniec. Panowie postanowili, że będą teraz prowadzić obieg dokumentów papierowo, a nie cyfrowo. Jak napisaliśmy o tym na Twitterze, że to ma być ich remedium, no to pan Maciej Wąsik znowu szalał i wrzeszczał, że tu wszyscy wszystko wynoszą i sami sobie szyją buty. Panie Wąsik, w zasadzie nie Wąsik, no... Chłopie, no jesteśmy po prostu na ty, już dawno przeszliśmy, po tym po prostu jak siedzisz z nami już szósty rok, podsłuchujesz nas bezprawnie, zlecasz bezprawną inwigilację i wydaje ci się, że jesteś bezkarny, straszysz ludzi, że będą ponosić odpowiedzialność razem z tobą. Otóż będą ponosić tylko ci, którzy cię wspierają. Ale wracając, na przykład prokuratura ma Wydział Spraw Wewnętrznych. No więc Wydział Spraw Wewnętrznych prokuratury powinien teraz potraktować tą audycję jako zawiadomienie dotyczące pana Drelewskiego i jego praktyk, które polegają na nękaniu nas. No bo ja myślę, że on nie jest na tyle, nie wiem, nieprzewidujący, że on myśli, że co, że ludzie nas nie poinformują, co robi. To jest dla mnie takie, Tomku, dziwne, ale idźmy dalej. A, zapomnieliśmy. Ten program jest dedykowany pani prokurator Ewie Wrzosek. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie miała władzę, żeby posprzątać to bagno, które panowie tutaj zrobiliście, bo jest bardzo kompetentną osobą. I no przede wszystkim pokazała, że ma charakter. I takich ludzi, którzy potrafią w obliczu zła zareagować i właśnie wszcząć postępowanie wtedy, kiedy trzeba wszcząć, tak jak ona wszczęła w sprawie tych wyborów i próby forsowania wyborów, wiedząc o tym, że narazi się na konsekwencje, natomiast postąpiła jak trzeba. I tak powinni też postępować inni. Gdyby tak działali wszyscy, to liczba, to czy ta dyktatura nigdy by nie poszła, nie zaszła tak daleko. Mówimy też na przykład, Tomku, ty podałeś taki przykład, zanim weszliśmy na antenę, o policjantach, którzy byli świadkami bezprawnych działań komendanta Szymczyka, który nie chciał, wstrzymał wezwanie przyjazd Straży Pożarnej i nie chciał wzywać Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wszystkie osoby, które były świadkami tego, powinny były w tym momencie po prostu podjąć odpowiednie działania w tej sprawie. To nie jest tak, że jak widzimy popełniających przestępstwo ludzi, to mamy prawo to akceptować. Jak jest ta sytuacja, że tam, gdzie jeden z policjantów zabrał nastolatki, a drugi widział to i nie reagował, to prawda jest taka, że obaj ponoszą odpowiedzialność, dlatego że ten, który był drugi, to nie jest tak, że ktoś mu zabrał wolną wolę.
no w tym momencie podporządkowując się, brał udział po prostu w uprowadzeniu nastolatek. Tutaj nazywajmy rzeczy po imieniu. Takich rzeczy w Polsce w tej chwili jest więcej. Mówimy na przykład o funkcjonariuszach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy dostawali, którzy zlecali. Jeden taki konkretnie zlecał. Wydaje mu się, że się skrywa teraz w służbach wojskowych, ale my pamiętamy o nim, który zlecał, drodzy Państwo, cięcie opon aktywistom ekologicznym podczas szczytu. Nie, nie żartujemy. Takie polecenia były wydawane. Tak oni funkcjonują w tej chwili, czyli doszło do tego, że w ramach działań służby zaczynają popełniać przestępstwa. Także pozdrawiam pana, który mieszka naprzeciwko mnie, tam gdzie sobie udostępniał swoje mieszkanie dla celów operacyjnych, do celu szpiegowania mojego balkonu i nie tylko. Jeżeli wydaje mu się, że ja kiedyś zapomnę o tym i nie będę podejmował jakichś działań prawnych, no to już wie przecież, że znam jego dane osobowe bardzo konkretnie. I jak tylko zmieni się władza, złożę w pełni doniesienie do prokuratury dotyczące jego bezprawnych działań, bezprawnej inwigilacji, rzeczy, których były prowadzone bez nawet żadnej, nawet wyłudzonej zgody na działania. I powiem szczerze, będzie pan musiał sobie naprawdę znaleźć dobrych prawników, żeby pana wybronili z tego, bo to, co pan robił, miał pan pełną świadomość tego, że działa pan poza prawem, tylko panu się wydawało, że nie poniesie pan tego konsekwencji. No więc ja pana mówię, że poniesie. Poniosło też konsekwencje na przykład ci, którzy przyszli potomka Szwajgierta w 2018 roku i go pobili, i poniosą konsekwencje ci, którzy zrobili to samo w 2020 roku. I to, że dziś, to, że pani prokurator, która nadzorowała sprawę, nie, drodzy Państwo, to jest najważniejsze, odmówiła zabezpieczenia monitoringu, czyli nie chciała zabezpieczyć monitoringu, gdzie były dowody na to, że Tomek jest pobity, i tego nie zrobiła. Tak, drodzy Państwo, w takim państwie każe nam żyć dzisiaj Jarosław Kaczyński, Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński i Zbigniew Ziobro, w której człowiek zatrzymany prosi o zabezpieczenie monitoringu, o obejrzenie tego, co jest nagrane, i prokurator mu odmawia. Jak się nazywa ta pani prokurator, Tomku? Pani prokurator Siwiec, Anna Siwiec, z lubelskiej prokuratury Pani podwładna, ona prokurator, kontroluje serki, która tak dokładnie. nazywajmy ludzi po imieniach, po imieniu. To są ludzie, no na przykład pan Ryszard z BSW, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, również musi się liczyć z tym, że wrócimy do niego kiedyś. Ja przynajmniej do tego będę się chciał dowiedzieć, jakim prawem pan Ryszard zadawał mi w BSW pytania na temat moich zleceń public relation do prywatnych firm i na czyje zlecenie to było i o co mu w tym chodziło, bo ja bym chciał zobaczyć kiedyś, na jakiej podstawie CBA się zajmuje tym, kto świadczy jakie porady wizerunkowe komu. I dlaczego w tym momencie wzywa sobie mnie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I strasznie się zdenerwował, zapytałem go, czy powiedziałem mu, że chyba tak źle mu nie płacą, żeby musiał dorabiać w Gazecie Polskiej jako researcher. No bo to taki materiał, drodzy Państwo, żeby dowiedzieć się, dla kogo ja pracuję. No teraz to już nie muszą sprawdzać, bo teraz robią sobie, drodzy Państwo, że patrzą w nasze papiery, czyli wiedzą na przykład, do kogo firma wystawia faktury i od razu już wiedzą. I teraz chcą jeszcze od 1 stycznia 2024 roku, ale to już nie oni będą rządzić, na całe szczęście. Ma być system taki, że mamy te faktury wystawiać przez Ministerstwo Finansów, czyli mają już mieć w czasie rzeczywistym wiedzę, do kogo wystawiamy faktury. No przecież to jest, drodzy Państwo, takie przygotowanie do tego, żeby ludzi odcinać od pieniędzy. To jest ich marzenie. Dzisiaj pan Drelewski trałuje mnie i próbuje się mną interesować pod fałszywym pretekstem, że ja działam na szkodę wierzycieli. Więc panie Drelewski, jest 24 stycznia był, kiedy żeście podjęli to, kiedy pan wydał to postanowienie o powołaniu biegłych, to jestem ciekaw, skąd pan weźmie tych wierzycieli na 24 stycznia, ponieważ nie posiadam ich żadnych.
Czyli, nie, czyli powołuje pan biegłych do spraw oszacowania strat wierzycieli w sytuacji, w której ja nie posiadam żadnych wierzycieli. Powtarzam jeszcze raz, żadnych. Więc... Janku, to jest po to, tak jak u mnie, żebym ja miał zarzuty za składanie fałszywych zeznań. A ty musisz mieć zarzuty za wierzycieli i za jeszcze inne rzeczy, co wyjdzie, bo on, wiesz, to się nie skończy. Ale ja się nie mogę mieć, Tomku, nie, to nie jest to. Czysty PR po to, żeby mogły, rozumiesz, wiesz, Tomku, ja nie mogę mieć zarzutów za wierzycieli, bo ich nie mam. To jest tak naprawdę po to, żeby powstały ekspertyzy, których oni będą chcieli użyć w momencie, w którym im się wydaje, że doprowadzą. Czyli oni chcą doprowadzić do sytuacji takiej, w której ja będę niewypłacalny. Rozumiem. I następnie wyciągną wtedy te ekspertyzy, że ja zaniżam swoje wynagrodzenia, bo o tym dowiaduję, bo oni chcą mi mówić, ile ja mam mieć pieniędzy jako prezes zarządu spółki. Czyli analizują moje umowy. Tylko, szanowni państwo, oni to robią na poziomie prokuratury krajowej. Natomiast ja nie, nie bo to jest tak zwana rynkowa. No, twierdzenie, kto, że oni będą twierdzić, kto po prostu ma ile zarabiać w spółce, która jest prywatna. I za co, szczerze mówiąc, bo to też jest w ogóle zabawne. No więc to jest oczywiście żadne przestępstwo, to nie jest nic, to są tylko takie próby. Natomiast robienie tego, że pan Drelewski robi takie rzeczy sobie z pozycji prokuratury krajowej. No więc panie Drelewski, no widzi pan, no pan się zajął mną, a my się zajęliśmy teraz panem. Na nasz apel odpowiedziało bardzo wiele osób, więc nie tylko nami się pan zajmował. Bardzo wiele osób ma pana w łaskawej pamięci. No i zobaczymy... Powiem panu tak, zobaczymy, bo panu się niewiele udało na nas znaleźć. To teraz zobaczymy, czy pan będzie taki czysty jak my z Tomkiem, bo my sobie teraz będziemy weryfikować to, co pan robił w życiu. I wydaje mi się, że za ostatnie 6 lat to znajdziemy tego znacznie, znacznie więcej. No i będzie potem jak znalazł, jak się zmieni władza. Więc tak, żeby oni sobie nie myśleli, drodzy państwo, że będzie tak, że pan do pana też, to jest panie Drelewski, że pan sobie pójdzie w stan spoczynku. Nie będzie w ten sposób, że funkcjonariusze tej bezpieki PiSu uciekną sobie na emerytury, a prokuraturzy sobie uciekną, jak Święczkowski poprzednio, na stan Czemu spoczynku. może nie być już stanu spoczynku? Nie, oni nie, zostaną im po prostu, zostanie to wszystko wzruszone. Zostaną im te rzeczy odebrane. Nie będzie tak, że będą pobierać sobie emerytury. Nie będzie tak. Nie będzie emerytur. Nie będzie tego. Nie będzie tak, że będziecie po prostu siedzieć, pobrać emerytury i że tak naprawdę zrobiliście to wszystko przez te 7-8 lat, że łamaliście prawo i będziecie sobie po prostu odcinać kupony od tego, że przez 8 lat się, z przeproszeniem, skurwiliście po prostu w taki sposób, że no weź na przykład, Tomku, no weźmy na przykład to, co zrobili panu sędziemu, panu Waldemarowi Żurkowi. Jak, czyli, jeżeli... No ochylstwo. Ale nie, że wie, że wchodzą z butami w życie prywatne, niszczą człowieka tylko dlatego, że im się postawił. No to, co robi Ziobro, że jemu się wydaje, że nie poniesie za to konsekwencji. No to ja powiem szczerze, to on jest naprawdę optymistą. Ja powiem tak, to jest taki typowy przykład, żeby tylko zobaczyć. Szukają człowiekowi jakiegoś starego traktora, który potrzebował, kupił gdzieś na swoją działkę, a mają nowy traktor, gdzie jacyś koledzy Ziobry przekazują sobie, ja nie wiem, jak jakieś plemiona indiańskie na jakimś weselu, gdzie tutaj dziennikarze pokazują afery wokół tego związane z jakimś przekazywaniem ziemi, jakiś traktor, który był prezentem, używany do jakichś działań reklamowych. No szanowni państwo, tu jest ok, ale stary traktor u sędziego Żurka, który całe życie pracował i kupił sobie rzeczywiście czy jakiś kilkudziesięcioletni traktor, który jest mu potrzebny do tego, żeby zrobić coś na działce, to przestępca jest. To jest przestępca dopiero. A reszta, to żeśmy oglądali te wielkie imprezy dwóch braci, w końcu nie wiadomo, do kogo należy traktor. I dalej jest rewelacja, pokazane, miał powiedzieć o majątku, nie powiedział, rodzina mu nie pozwoliła, dokładnie tak samo jak u Morawieckiego. Ja mam dla was jeszcze inną taką przykrą informację, i to dla ciebie, Wąsik, i tych twoich, których im kazałeś, bo ty to lubisz. Tak, te grzebanie, wiesz, w tym
przycisku 112, wiesz, tutaj, no żeście nawet już diagnostów pogonili, że muszą sprawdzać, no bo w niektórych samochodach są odłączone, wiesz, jak to jest, bo ludzie wiedzą, że tam idzie, to żeście nie dali diagnostom kodów źródłowych, ale już od nich wymagacie, prawda, w tych stacjach obsługi samochodów, to już robicie to w grudniu i tam nakręcaliście. Wiecie, że o to będziecie mieli problem, bo zrobiliście to w wielu przypadkach, a to jest wąsik, zagrożenie dla życia i zdrowia, dla życia i zdrowia, grzebanie przy tym wszystkim. Bo nie wiadomo, bo wchodzicie przez system bezpieczeństwa, możecie włączyć poduszki, możecie wyłączyć silnik, możecie zrobić cholera wie co, bo wy po prostu jesteście słabi, a wy tam grzebiecie. I będziecie mieli tutaj rzeczywiście z tego problem, bo są funkcjonariusze, którzy to potwierdzają. Nie przestaną się bać, wyjdą i wam powiedzą, co żeście robili i w jaki sposób. I zobaczymy wtedy, jak potraktują to sądy, jak potraktują to wielkie koncerny samochodowe, że wy żeście im chcieli taką rzecz zrobić. Bardzo proszę, to będziecie mieli. Wam się wydaje, że jesteście bezkarni, że sobie wejdziecie przez kamery, że będziecie sobie wchodzili w system głośno mówiący, że będziecie sobie tutaj to wszystko szpiegowali. Pamiętaj, że dyrektywa unijna już przewidywała to, że znajdą się tacy idioci, że będą przy tym grzebać. I jest w dyrektywie, poczytaj, tam od razu pokazano do takich jak ty, no, nie wolno tego używać w takim celu. Tamten przecież dokładnie wiesz, co tam jest napisane. Po każdym użyciu przy wypadku od razu w tym systemie musi się nadpisać na tym systemie, musi być tak ileś tam innych informacji, żeby to nie mogło być wykorzystywane. A wy się tym bawicie i robicie takie rzeczy przy samochodach. No bawicie się życiem ludzi. Ja wiem, że miłość posłuchać, co się dzieje w samochodzie i tak jak to wygląda, ale no, na to po pierwsze, żaden sąd by wam się nie zgodził, żebyście używali systemu, który może stwarzać zagrożenie dla życia. Ale Tomku, zagrożenie dla życia. Ci kolesie nie mają żadnych, po prostu żadnej wyobraźni do tego, co oni robią. To wiesz, no, powiem w ten sposób. No, to, co na przykład robili u ciebie, czyli próba wejścia i zastrzelenia psów. Widzieliście państwo wszyscy Busia. Otóż oni mieli taki właśnie plan, żeby zastrzelić psy Tomka, żeby doprowadzić go do szału i rozwiązać sobie problem, bo dzięki temu zniknęłyby pytania o pieniądze z chyba. Tak, o fundusz operacyjny, bo z tego, co my wiemy, to Tomkowi dopisano kwoty przekraczające 1 000 000 zł, których nigdy w życiu nie pobierał. I to będzie można łatwo zweryfikować. Po pierwsze pod... To jest po prostu coś, co... Janku, szanowni państwo, to jest tak. Przed każdą realizacją wcześniej jest wywiad. Patrzy się, jak wygląda budynek, jak wygląda życie tych ludzi, rodzin ewentualnie, żeby zapewnić im bezpieczeństwo, żeby podczas tej realizacji ludzie niewinni nie ucierpieli, a przy okazji ta osoba, do której jest realizacja, której też to nie ma na celu, żeby ją zabić. Doskonale zdawali sobie sprawę, że psy biegają po podwórku. To był jeden, jedyny raz wtedy, kiedy psy zostały schowane do domu, bo chciały wejść. Ciężko mi to określić. Daję państwu słowo honoru. Jeden raz wcześniej, kiedy psy około 5 weszły do domu. I teraz już siedzą w domu. Teraz już pomogliście im, bo zrobiliście im, że mieszkają w domu dzięki temu. I wtedy, gdybyście wy chcieliście wejść i najpierw zastrzelić psy. Jak ja bym zobaczył, że wy się zastrzelili psy, rzeczywiście mogłoby być różnie. Pewnie bym z tego żywy nie wyszedł. Byłoby źle. I wy się to robili z premedytacją, bo wy macie plan działania. I dojdziemy do tych planów, jakbyście to rozpisywali. Bo wystarczyło zatrzymać mnie w inny sposób. Nie trzeba było robić tak.
Można to robić na tysiąc sposobów. Po drugie, wynieśli cię przecież wtedy, kasowali przecież na monitoring, wynieśli cię na skutego, wynieśli cię na zimno, położyli cię na tego, bez żadnych tego. To, drodzy Państwo, tak to wygląda, kiedy po prostu zwyrodnialcy od wąsika... Żebra, bo ja się nie chciałem, dlatego nie chciałem się położyć, bo byście musieli strzelać przeze mnie do tych psów. I to wam się nie udało. I oto byliście wściekli, dlatego położyłem się przed domem. Tu żeście mi kazali się położyć, tu się położyłem, a wy żeście mi skoczyli na kolanikami na żebra specjalnie. Bo później, żeś jeden z drugim piszczał, bo ci mówiłem, skąd jesteś i dlaczego tak się zachowujesz. To żeś się obsrał, tylko tak można. Pamiętasz ty, co pilnowałeś mnie w wąsaczu, tak delikatnie powiem, w łazience później i żeś płakał? Że cię na torwarze spotkam, bo tam ćwiczysz? W każdym razie dla tych wszystkich ludzi nie będzie litości. Nie będzie litości dla tych, którzy... To nawet nie o to chodzi. Oni po prostu... To nie chodzi też o zemstę. Tu chodzi o to, o elementarne poczucie sprawiedliwości. To chodzi o to, żeby ci wszyscy, którzy dziś jeszcze... Bo to jest taka wiadomość, żeby ci, którzy jeszcze nie popełniali przestępstw, po prostu zrozumieli, że to nigdy nie jest tak, że przyjdziesz i powiesz, że wykonywałeś polecenia i wykonywałeś rozkazy i nie podejmujesz się tego. Nie. Nie jest Norymberga, tutaj nie będzie Norymbergi. To jest też tak, to są rzeczy, które, za które będą po prostu odpowiadać ludzie tego. Na przykład ten, kto wydał polecenie, aby użyć agentury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zaangażowanej w zakup Pegasusa przeciwko mojej rodzinie, będzie miał po prostu z tego tytułu sprawę karną. Wszyscy ci, którzy w tej sprawie robili, ja w tej chwili kolekcjonuję po prostu współpracownika po współpracowniku, każdego, a jak wiecie, mam dosyć dobre źródła informacji, to już zauważyliście, i nie jesteście w stanie ochronić tożsamości swoich współpracowników, nic z tym nie zrobicie po prostu. Wszyscy ludzie, którzy łamią prawo, to, że jeszcze nie piszemy o nich po nazwisku, to tylko i wyłącznie z tego tytułu, że na razie nie ma takiego powodu. Oni już wiedzą, że nie są anonimowi. Czy pamiętacie, jak na płocie naprzeciwko Urzędu Rady Ministrów była taka wystawa Twarzy Bezpieki? Poczekajcie, może w październiku, a może w listopadzie będzie taka wystawa Twarzy Bezpieki PiS. Róbcie tak dalej. Bo trzeba was pokazywać ludziom, jeżeli wy tak będziecie się zachowywali. I to zaniechanie jest takim samym przestępstwem, jak uczestniczenie w czymś. Przypominam. Jeżeli wiecie o bezprawnych działaniach, jeżeli jesteście świadkami tego, że Wąsik z Kamińskim łamią prawo, jeżeli przyzwalacie na to, jeżeli nie stawiacie tego tamy temu, jeżeli jesteście za to, to jesteście za to tak samo odpowiedzialni. Podaliśmy przykład, jeżeli chodzi o pana, przecież teraz tak, ten człowiek, to przykład z Urzędu CEU, który powiedział o tym, że granatnik jest, nie podlega ocleniu, ponieważ jest prezentem rodzinnym, jeżeli mu się wydaje, że jest taki dowcipny i nie poniesie z tego tytułu konsekwencji, to po prostu ma małą wyobraźnię. To jest naprawdę, drodzy Państwo, to jest horyzont 10 miesięcy. Za 10 miesięcy zacznie się zupełnie inny okres. To znaczy Wąsik z Kamińskim będą pilnie się zastanawiać, w których krajach nie ma ekstradycji do Polski. Podobnie będzie z Ziobrą, bo to też są ludzie, co do których nie Piotrek ma... Piotrek zawsze do Kambodży mówi, że tam pomoże. Oj, on pewnie zaprasza. W ogóle w Azji sobie jakoś radzi, tam pewnie zaprasza. Ja myślę, że Piotr to by chciałby ich w Azji. On by im pomógł. No właśnie dlatego mówi, że zaprasza. Zaprosiłby ich na specjalne szkolenia indywidualne. Natomiast to jest tak, bo to też jest tak, drodzy Państwo, że... Zawsze wszyscy mówią, że w Polsce obowiązuje konstytucja Kiszczaka, my nie wsadzamy was, a wy nie wsadzacie nas i tym podobne rzeczy. Więc po pierwsze nas to nie było nigdy za co wsadzać. To jest raz. Co sam Wąsik musi z bólem serca potwierdzić z Kamińskim, bo po prostu 6 lat trałowania
i Tomkowi musieliście po prostu fałszować, bo to też jest, drodzy Państwo, zabawna rzecz. Tomka obciążył facet, który Jarosław Z., pseudonim Heros, który, uwaga, w momencie, kiedy rzekomo był członkiem grupy przestępczej Tomka Szwajgierta, pracował w tym momencie dla CBA jako współpracownik, dla ABW jako współpracownik i dla CBŚP jako współpracownik. I żadnej z tych służb nie poinformował, że właśnie bierze udział w wyłudzeniu VAT. Ale to nie tylko. Bo jego bratem, który jest cały czas pracownikiem, jest funkcjonariusz, jego brat jest funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I na bazie wyjaśnień tego kolesia, który przychodzi i mówi mi, że ja idę na 60 i opowiadam o tym, bo po 2,5 roku nagle mnie coś tknęło, że muszę po prostu wyznać, że coś takiego miało miejsce. I nikt oczywiście nie próbuje tego weryfikować. Natomiast co próbują robić? Próbują pytać kilkuset świadków, czy mnie znają. I tutaj lecą po prostu, przecież to było tak, co myślicie, że ja tego nie wiem, że wy chodzicie i po prostu staracie się znaleźć kogoś, który powie, że tak, wie o tym, że ja byłem tutaj i... My ciebie nie znali, mnie nie znali, no to wychodzi kuriozum. Nie, ale to wiesz, no, kuriozum. Natomiast to jest też tak, drodzy Państwo, że jak oni zatrzymali Tomka, znaczy najpierw zatrzymali mecenasa Giertycha, potem zatrzymali Tomka, natomiast gdyby im się powiodło wszystko z mecenasem Giertychem, to w listopadzie miałem być 2020 roku, zatrzymany miałem być ja. Znaczy ja mam, jak panowie widzieliście, dosyć dobre informacje, więc powiem w ten sposób. Pamiętam, że potem jeszcze planowali, potem przerzucili moją sprawę, przerzucili do Krakowa, do wydziału zamiejscowego, gdzie zajmował się mną brat bliskiego przyjaciela Witka Ziobry, czyli pan Krupiński, który prowadził jakąś sprawę przeciwko mnie z terminem realizacji gdzieś tam do 15 marca, no ale tak mu się tak mu się... Zbieżność nazwisk z szefem PKO. No właśnie z tego, co słyszałem, to nie jest to zbieżność nazwisk. No właśnie mówię, że to brat przyjaciela, no bo tak słyszałem, właśnie to jest człowiek protegowany Ziobry, więc słyszałem, że nie jest to zbieżność nazwisk. Jeżeli jest, no to uprzejmie przepraszamy. Natomiast nikt nie chce odpowiadać u was na pytania, więc jesteśmy czasami skazani na domysły. I jeżeli tamtemu kolesiowi też się wydaje, bo ja też go pozdrowiłem, że witam ich na moich łączach telefonicznych, jeżeli im się wydaje, że to wszystko, że te 6 lat po prostu trałowania, ja też mówię to o sobie, ale weźmy na przykład pana mecenasa Giertycha. No więc jeżeli u pana mecenasa Giertycha po prostu zaczęli zakładać, jeżeli nie ma w ogóle przestępstw, bo to już mamy ponad 30 parę decyzji sądów, że nie było żadnego przestępstwa. Skoro nie było przestępstwa, to parę lat inwigilacji, od 2 lata inwigilacji było kompletnie nielegalne. Już nie wspominamy o szpiegowaniu Pegasusem tam, bo to szpiegowanie Pegasusem jest nielegalne z mocy w ogóle prawa. I jak wszyscy ci, którym się wydaje, na przykład rzecznik praw dziecka, Mikołaj Pawlak, facet, który poszedł na to stanowisko, facet jest związany z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, był współpracownikiem Urzędu Ochrony Państwa, teraz jest współpracownikiem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i na przykład zajmuje się mną i moją rodziną i robi takie rzeczy, że wydaje mu się, że jest kompletnie bezkarny, że jest po prostu kompletnie poza, że tak powiem, możliwościami, żeby go przywoływać sobie do porządku, no to powiemy tak, no przede wszystkim poniesie odpowiedzialność za udział w zakupie Pegasusa, kompletnie bezprawny. Natomiast w drugiej kategorii ja będę domagał się, żeby na przykład powiązać jego działalność z agentem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o pseudonimie Ewa, która zajmowała się moją rodziną, więc nawet to wiem. Wąsik z Kamińskim. I jak myślicie, i to jest teraz do pani pseudonim Ewa, jak pani Ewa sobie pani myśli, że to, co pani robiła w mojej rodzinie, pozostanie bezkarne, to jeszcze proszę się wiedzieć, że o całej sprawie dowie się nie tylko opinia publiczna, ale no przede wszystkim również się dowie pani mama, w jaki sposób pani działała. Więc to jest dla pani o pseudonimie Ewa. I Wąsik, ja bym radził, abyś po prostu następnym razem, bo ja nie wiem, skąd ty weźmiesz tych wszystkich ludzi po prostu po takim programie jak ten.
Bo jak się rozniesie, że wszyscy twoi agenci są po prostu kompletnie zdekonspirowani, że... Janku, no chciałbym powiedzieć o jednej pani biegłej, pseudonim Justyna. No macie taką panią biegłą na Śląsku, sądową biegłą, tak, macie taką panią. I żeście z niej zrobili tą Justynę i usiłowaliście tą operacją M-Forum znowu, no mnie zrobić krzywdę, no bo jak ja śmiałem powiedzieć waszej funkcjonariuszce, która usiłowała podsunąć mi druk, że się przyznaje w sytuacji, kiedy ja się nie przyznaję, bo jestem niewinny. No i wtedy zrobiliście operację M-Forum, bo cały czas ta delegatura katowicka, której funkcjonariusze zachowywali się do mnie i łamali prawo, no to musieli od razu w 2 tygodnie po tym, kiedy ja zostałem poszkodowanym w sprawie przeciwko de facto nim, to założyli sprawę przeciwko mnie po to, żeby prokurator prowadząca śledztwo miała wymówkę, żebym ja nie mógł ich pytać. To znaczy, żebym wcześniej musiał pisać pytania i wysyłać do pani prokurator, nie wiedząc, do kogo zadaję te pytania, bo nie widząc tych ludzi. No i tak to wyglądało. Dlatego wyszło, że no pani prokurator to śledztwo uwaliła. Nie. Na bazie waszych przepisów wrócimy do tego śledztwa, bo te, które byście ustalili. Wrócimy do tego śledztwa. I dlatego, jak ja wam to jeszcze pokazałem, to wy żeście mnie zamknęli na chyba 3 dni przed tym, kiedy ja miałem być w sądzie w Katowicach i opowiedziałbym dokładnie o tym, przedstawił dowody, że to umorzenie jest co najmniej przedwczesne. I że jak można umorzyć? Jak można, jakie no, przedwczesne tamto? Swoje sprawy. I dlatego sąd nie stawiłem się, nie sprawdził, że ta sama delegatura, ci sami funkcjonariusze pracowali, zatrzymali mnie. Nie sprawdził tego sąd. Sąd doszedł do wniosku. No tak, no. Nie. Sam sobie szkodzi, no nie był na sprawie, no chociaż chciał, no to trudno, no to podtrzymujemy decyzję prokuratury. Tak się, szanowni państwo, robi u nas. I później wychodzi taki pan, taki to mój ulubiony, jak to mówił Boczek, w kolorowych skarpetkach, pan prawnik, i mówi, no przecież toczyły się postępowania i zostały umorzone, prawomocnie umorzone, ale sądy na szczęście chcą słuchać. Rzeczywiście, nie przerywały, pozwoliły dokładnie wszystko powiedzieć. Sądy słuchają, a to wszystko jest protokołowane. Tak, no. Ale wróćmy teraz do kolejnych ludzi, czyli mamy też ludzi odpowiedzialnych chociażby w sprawie, wróćmy następną historię. Ja już to mówiłem, ale jeszcze raz mam takie pytanie do rzecznika warszawskiej policji, stołecznej policji, który często mijał się z prawdą, w różnych sytuacjach mijał się z prawdą, ale ja mam pytanie. Panie rzeczniku, niech pan będzie uprzejmy odpowiedzieć, dlaczego nakłamał pan i pan tak zohydził te biedne dziewczynki, które zostały, dziewczęta, bo to są dzieci dla mnie, no, które zostały przez was porwane do radiowozu przez funkcjonariuszy i tym radiowozem mało narażone zostało ich życie i zdrowie, a pan wyszedł i pan nakłamał, że one same chciały. Przecież pan te dzieciaki obrażał, zohydzał, przecież to wystarczy takie słowo powiedzieć. I niech pan powie, ma pan możliwość powiedzieć, zostałem oszukany, złe przekazano mi informacje i ja je przekazałem. To teraz krótko, kto panu je przekazał, jeżeli to nie pan? A jeżeli pan sam z siebie, to pan jest winny. A jeżeli ktoś panu przekazał, to proszę wskazać, kto panu przekazał informacje. Jest czas na to, żeby teraz powiedzieć publicznie i przeprosić. Bo inaczej okazuje się, że to pan popełnił przestępstwo. Mamy, ale to nie jest wszystko. Mamy ogromną liczbę osób, które działały bezprawnie. Na przykład sprawa Sławomira Nowaka, którą wykorzystano jako pretekst do szpiegowania całego, powtórzę to jeszcze raz, całego otoczenia Rafała Trzaskowskiego. Tą sprawę rozpoczęto na podstawie danych przekazanych przez rosyjskich agentów w strukturach służb Ukrainy, a wykorzystano ją do tego, żeby zapewnić Andrzejowi Dudzie większe szanse, tudzież dać możliwość po prostu wygrania wyborów. Po prostu szpiegowaliście
całe otoczenie Rafała Trzaskowskiego w sposób nielegalny. To jest coś, co jeszcze do ludzi nie dociera, że Watergate, to w ogóle przy tym, co zrobiliście, co zrobił, szanowni państwo, co zrobił Wąsik i co zrobił Kamiński, to Watergate to jest jakiś drobny pryszcz. Mówimy o kolesiach, którzy po prostu zrobili sobie wielkiego Big Brothera, tak zwanego, czyli zrobili życie na podsłuchu wszystkim ludziom związanym z kampanią wyborczą Koalicji Obywatelskiej. W przededniu wyborów, ja bym bardzo, powiem tak, my jesteśmy już dzisiaj mądrzejsi. Powiem szczerze, w 2019 roku byliśmy jeszcze trochę tacy nieogarnięci trochę, to znaczy jeszcze mieliśmy trochę za mało wyobraźni, do czego doprowadził PiS w Polsce. Natomiast jak zauważyliście, teraz mówię do Wąsika i do Kamińskiego, jak zauważyliście, to my już tak przestaliśmy już tak specjalnie już nawet udawać, że nie wiemy, co wy robicie. I tym razem nie dopuścimy do tego, żebyście fałszowali wybory w taki sposób, że będziecie podsłuchiwać sobie opozycję. Wszystko, co spróbujecie opozycji zrobić, będzie wywalane po prostu na zewnątrz, tak jak zostało wywalone teraz moja sprawa. No i co Wąsik? No bo Wąsik sobie wymyślił, że będzie sobie kartkę na kartkach to prowadził. No to ja cię teraz informuję, Wąsik, że przynajmniej będziesz musiał i tak to wprowadzić do systemu w momencie wystąpienia o technikę operacyjną. To jest raz. Po drugie, jakbyś poprosił ich o przesłanie im, jak dokładnie wygląda specyfikacja, to ci wytłumaczył, że nie ma możliwości wprowadzenia obiegu papierowego. Po prostu nie ma. To tak cię uprzedzam, bo miałeś pewnie to usłyszeć w poniedziałek, żeby ci powiedzieli. Po prostu nie ma. Musielibyście to przywrócić. To jest bardzo ciekawe w ogóle, bo to trzeba byłoby jakimś osobnym zarządzeniem to zrobić. A jak sobie będziecie prowadzić jakąś podwójną księgowość pomiędzy sobą, to wartość tego mniej więcej jest taka, Tomek, jakby do czego to porównać? Czy nie, to jest to, Janku, wartość dowodowa, niewątpliwie. Ale chyba na przykład jest przestępczą. Jeżeli chodzi o przestępstwo, tak, to nie, no rzeczywiście to może być za twardy papier do tych innych rzeczy, szczególnie dla Jarosława, bo już jest starszy i zmęczony i on musi bardzo szczególnie uważać. Kolejna rzecz. Ci prokuratorzy, którzy prowadzili sprawę austriackiego biznesmena, który skarżył się na Jarosława Kaczyńskiego, ci prokuratorzy, którzy prowadzili tą sprawę ponad 30 dni, ci prokuratorzy, którzy nie wezwali Jarosława Kaczyńskiego i nie przesłuchali go pod odpowiedzialnością karną, to jest 231 KK. Proste. Przekroczenie uprawnień i obowiązków. Kto jeszcze z tych wszystkich tych? No, ci prokuratorzy na przykład, którzy umorzyli twoją sprawę w pierwszym rzucie, to z doniesienia, czy to była, wiesz, ci, co podjęli decyzję, że nie będą chcieli. Prokuratorzy, którzy nie chcieli badać, kim jest pani Karolina Olender, o którym wiemy, kto jest na kto się ukrywał za destrukcją mitu i za tymi innymi rzeczami, nie wykonując nawet jednej czynności. Nie wykonując nawet jednej czynności. Pomimo tego, że sąd nakazał badać. Za drugim razem też nie wykonują żadnej czynności, pisząc tylko okrągłe takie zdanka w uzasadnieniu, że to już nie da rady, ale gdyby jeszcze coś tam wyszło, to wtedy można dać radę. Ale w tej chwili to już nie. Nie wykonując jednej czynności przy tym wszystkim. Nie wzywając osób i nie przysłuchując ich, bo trzeba było wezwać osoby, które my wskazujemy, że stoją za tą dekonstrukcją i zapytać się, czy one stoją za tą dekonstrukcją. Czy one to robią? Nie! Bo baliście się, że one muszą wtedy skłamać, a my wtedy damy inne dowody. To samo co z Jarosławem. Skoro wskazujemy osoby, które tam dotykały paluszkami, a dostaniecie takie dowody, no to trzeba te osoby przesłuchać. No i wtedy, jeżeli rzucamy fałszywe oskarżenia, no to proszę bardzo, no róbcie to. A jeżeli okaże się, że nie, no to musicie to, ale to osoby mają problem, bo one no już przesłuchiwane tutaj jako świadek nie mogą kłamać. I dlatego tego, że żadnej czynności się nie wykonali. Żadnej, po prostu żadnej. Bo my wezwiemy też świadków,
którzy potwierdzą, na przykład, kto to jest pani Karolina Olender, tak, pani Karolina. Ale Powiemy, kim pani przede wszystkim wezwiemy tutaj, znaczy naszym głównym świadkiem będzie Piotr Nisztor, który, drodzy Państwo, zostawił dowody materialne tego, że... Piotrek, bo wiesz, usiłuje wśród ludzi właśnie stworzyć takie wrażenie, że on jest, nie wiem, oficerem wywiadu, czy tam, już nie powiem kim, a wiesz, kim jest, no i wiesz, co chcą. Osobą udzielającą pomocy CBA był. Był, tak. Nie wiem, bo teraz nie sprawdzałem ostatnio, drodzy Państwo, zawieszono z nim współpracę w kwietniu 2018 roku, potem długo nie sprawdzałem, gdzieś w 2020 jeszcze nie było wznowione. Czy wiesz, teraz po zeznaniach Jacka P., jeżeli dalej to robicie z nim jakieś tam te wszystkie historie, no to wiecie, że macie kłopot już po pierwsze. Szanowni Państwo, to jest tak, że my tu teraz troszeczkę zeszliśmy znowu, Tomku, w gąszcza zabaw, które ludziom nie są znane, więc wróćmy do torów. Wymienimy następnych ludzi, którzy znanych ze sprawy będą mieli legał. Na przykład ci panowie, którzy zlecili w ramach policji, no to panie Szymczyk, to też będzie do pana, inwigilację kandydatów... Lotnej brygady opozycji, na przykład. Też, Zalotną brygadę opozycji będziecie mieli zarzuty. Ci panowie, którzy tam jechali, to jest ładne nagranie, oni zostaną poproszeni i zostaną powiedzeni, kto dał im to polecenie. I potem tak pójdzie od tego. Ale oprócz lotnej brygady opozycji mamy jeszcze, drodzy Państwo, na przykład ludzi, którzy szpiegowali Bogdana Borusewicza. To był 2020 rok. Oni też zostaną zapytani, kto kazał im śledzić Bogdana Borusewicza. To nie są rzeczy, drodzy Państwo. To jest tak jak pan inspektor P., o nazwisku takim trochę robaczywym, który zlecił sprawdzenie, co ja robiłem pomiędzy 2 a 9 stycznia 2022 roku, czyli rok temu, i spytać się, chciał się dowiedzieć, czy zmierzałem w kierunku granicy, jeżeli tak, to której, czy wziął, dotrzymał logowania mojego telefonu. To jest, panie P., to jest kolejne 231KK, bo to jest szpiegowanie mnie bez żadnej podstawy prawnej. Po prostu. I jak wam się wydaje, że to wszystko się jakoś rozejdzie po kościach, nie rozejdzie się. Mamy, zbieramy w tej chwili... Mięsa, to macie mięso, a będziecie mieli później twarze bezpieki. No chcieliście tego z opisami. No właśnie. Dowodami. To są tak jak... Że nie tylko my, profesjonalnie się do tego zabrał duży zespół ludzi, no, którzy pokazuje wam, że wy działacie bezprawnie. Łamiecie prawo. My nie łamiemy prawa. My po prostu bronimy się i pokazujemy, gdzie to prawo jest łamane. Doskonale sobie zdajecie sprawę. Teraz ja spodziewam się, że tam już macie problem i musicie kupować pampersy. Ja wiem, tak. I jeszcze raz tłumaczymy. No jest taki piękny naprawdę mem i rzeczywiście tutaj to się pokazuje, jest taki napis na murze, że z PiS-em nie ma współpracy, z PiS-em jest współudział. Być może nie ze wszystkimi ludźmi z PiS-u, bo nie chcemy robić takiej urawiłowki. No, wszędzie są różni ludzie, ale generalnie rzecz biorąc, tutaj pamiętajcie, z nimi jest po prostu współudział. Czyli pozwalanie im na łamanie prawa to jest współudział. Ja wiem, że już w pewnym momencie, tak jak żeśmy mówili o tym w służbach, zaczęliście robić okładki. Ale okładki, ja już nie żartuję, okładki czymś się muszą kończyć. Ja wiem, że wy robicie i zbieracie, nie wiadomo jak to dalej będzie, ale dalej na łamanie prawa pozwolić nie możecie. U nas macie w zasadzie już informacje, że to się dzieje, bo wiecie, że tak jest. Teraz będziecie próbowali z nas zrobić wariatu. Wiemy, że teraz jak pracujecie chyba nad jakąś ustawą, chyba coś tak jak z rosyjskimi psikuszkami. No bo jak to możliwe, żebyśmy dalej jeszcze wiedzieli, jacy wy groźni jesteście, a my dalej mówimy, robimy.
to musimy być wariatami. Oczywiście. Najprościej by to było. Nie, nie jesteśmy wariatami. Nie. Mówimy to z pełną odpowiedzialnością. Jesteście bandą złodziei, do tego prymitywów. Bandą, Tomku, nie tylko złodziei, ale też przestępców. Po prostu takich kryminalistów w rodzaju najgorszego, czyli nasyłania ludzi, bezprawnego inwigilowania i niszczenia życia, bo ja powtórzę, drodzy Państwo, bo to wiele osób nie może w to uwierzyć, że w 2019 roku po 4 miesiącach bezprawnego używania totalnej broni inwigilacji przeciwko Tomkowi, kiedy nic nie wskazywało na to, że cokolwiek dali, dostali, no poza tym, że się trochę najedli szaleju, ale tego szaleju to się później dowiedzieli, że się najedli, postanowili sprowokować nas do działania, które uważali, że podejmiemy jakieś bezprawne działania. Więc zaatakowano nas, najpierw nas zaatakowano na takim bezpieczniackim portaliku, licząc na to, że po prostu będzie jakaś reakcja, którą da się podciągnąć pod złamanie prawa, ponieważ nie reagowaliśmy w sposób, który sobie, że tak powiem, wymyślili, no to wysłali do Tomka, jeszcze raz Państwo posłuchajcie tej historii, wysłali do Tomka policję po to, żeby wezwać na świadka jego tragicznie zmarłą córkę i po prostu, żeby rodziców dziecka w ten sposób po prostu przypomnieć im tragedię, jeszcze raz doprowadzić do tego, żeby przeżywali. I w momencie, w którym no, otrzymują informację, o którą doskonale wiedzą, że ta osoba nie żyje, to mówią, że chcą wejść do domu i sprawdzić, czy się nie ukrywa przed wezwaniem. I to jest, drodzy Państwo, to jest PiS, jeszcze raz. PiS, który próbuje zastrzelić psy Tomkowi, żeby doprowadzić człowieka, który jest wyszkolony, który wie, jaką użytek może zrobić z broni, żeby go doprowadzić do sytuacji takiej, w której po prostu wpadnie w szał. Natomiast oczywiście ci panowie... Janku, ja nie miałem, natomiast ja bym się dozbroił na was, No przecież wiem, że nie miałeś, ale powiedziałem, że jesteś wyszkolony i co to jest, przepraszam Tomku, jak mi powiem ci tak, no przecież przyszło do ciebie ile tam, 19 sztuk broni, cały magazyn, więc nawet więcej pewnie, no szanowni państwo, no to jest, przecież o tym mówię Tomek, no że chcieli cię po prostu sprowokować, żebyś tej broni poszukał, no. Tylko, że ja mówię, że ci panowie... Wtedy by mieli prawo zabić, tak. No tak, tylko że ja myślę, że ci panowie, którym to powiedzieli, no nie powiedzieli do końca, z kim dokładnie mają do czynienia, wiesz. I że ta zabawa nie jest... Wiesz, jak każdy, wiesz, doprowadzony do ostateczności człowiek, to dlatego nie wolno takich testów ludziom robić, Janku. Ale co robią potem wysyłając policjantów? No to robią, kolejny raz robią dokładnie to samo i uwaga, chcą wchodzić... Drugi raz być bardzo mądrzy ludzie, bo powiedziałem, że tutaj po prostu nie wejdą i żeby tego nie robili, zrozumieli, bo to się dla wszystkich by źle skończyło. Naprawdę, nie weszliby tutaj. Tłumaczyłem i byli mądrzy. Ja mówię, zobaczcie, co robicie. Sami prowadziliście tą sprawę. Wiecie, że córka nie żyje. Oni tak patrzyli w niebo. Mówię, sam wiesz, ja ci tłumaczę, nie wejdziesz tutaj, ja do ciebie rozmawiam normalnie, nie wejdziesz tutaj, bo samo wejście do ciebie, twoje tutaj w takich okolicznościach i w takiej sytuacji, wiesz, to ze mnie by zrobiło śmiecia i szmatę, nie wejdziesz tutaj, rozumiesz, odjedź stąd. Dobra, to my odjeżdżamy. Mówię, dobrze, a my za chwilę piszemy skargę i już kolejną i robimy. No i wtedy... A razy byli, szanowni policja. Państwo. Dwa razy. Dwa razy byli, mając możliwość sprawdzenia po numerze PESEL. I ci ludzie, którzy wydali im polecenie, tym policjantom, aby szli, oni poniosą za to odpowiedzialność. To, co teraz zrobili tutaj, to, co zrobili, to jest po prostu wysokiej szkodliwości społecznej czyn przestępczy. To jesteś wąsik, to jest twoja robota, to jest... Rozumcie państwo, ja nie jestem wariatem. Nie mogłem ich wpuścić, bo bym do końca życia był szmatą. Nie mogli wejść w takiej sytuacji, szukać i robić, to oni to wiedzieli. Nie mogłem. I dziękuję tym policjantom, że tak wyszło, że zrozumieli. Mądrzy ludzie, doświadczeni funkcjonariusze. Bo jakby wysłali jakiś gówniarzy, by się to skończyło źle. I tylko tyle. Bo na to pozwolić nie można.
na takie działania. No po prostu jesteście bydlakami, z wami już nie ma nawet w jaki sposób rozmawiać inaczej. Ta wasza odpowiedź butna tego waszego rzecznika prasowego to jest niżej krytyki, bo my mamy dokumenty wszystkie, mamy to wszystko. To wszystko jest, wiecie, że my to skrupulatnie zbieramy. W każdym razie wszyscy ci ludzie, którzy wykonują takie zlecenia, ponoszą odpowiedzialność karną. I tekst, i samo takie właśnie twierdzenie, że my tylko wykonywaliśmy polecenia, nie działają tutaj. To jest wszyscy ci, którzy, ja powiem szczerze, ci, którzy myślą, że odbiorcy ich przekazów nie powiedzą na końcu, na przykład ci, którzy tworzyli te hejterskie konta właśnie, jak ty wymieniłeś, Karolinę, dekonstrukcję, etc., że oni w obliczu zarzutów za wykorzystywanie informacji tam niejawnych do hejtu, za podawanie się za funkcjonariuszy, za straszenie, za powoływanie się na wpływy, że oni nie podadzą tych ludzi, którzy im przekazywali informacje, wąsik. Naprawdę. Powiem szczerze, jesteś naprawdę człowiekiem wielkiej wiary. Ja powiem w ten sposób. Z tych wszystkich osób jedna może wytrzyma. Natomiast reszta wszystko to powie szybciej niż światło, więcej niż wie w ciągu 48 godzin od momentu... Tak jak Kamiński dobrował kolegę, to masz twojego szefa. Tak, to będzie, drodzy państwo. I jeszcze powiedział o tym, że jego ojciec ma wiatrówkę, chociaż go nikt nie pytał. No tak. Dorzucił, no właśnie mówię, no powiedział po prostu więcej, żeby się wykazać, że jest jaki jest naprawiony. Szanowni Państwo, tak, to znaczy Mariusz Kamiński po prostu jako ten człowiek naprawiony, już wierzący w ludową sprawiedliwość, to zaczął opowiadać po prostu wszystko, co już wie, żeby już tylko ludowa ojczyzna wybaczyła mu te... Uwierzyła, że on się naprawi. Tak, że się naprawi. Szanowni Państwo, wydaje nam się, że ten temat naprawdę jest ważny, żeby przekonać pisowców, żeby przekonać tych kolesi, którzy jeszcze sobie nie nagrabili, że nie będzie żadnej litości, że nie będzie żadnych zawahań, po prostu wszyscy poniosą odpowiedzialność. Wkurzyliście i zmotywowaliście po prostu za dużą liczbę osób. Nie chodzi tylko o mnie i Tomka. Macie po prostu ludzi, którzy mają wiedzę prawniczą. Macie ludzi, powiem to szczerze, no, wczoraj widzieliście, bo fotografowaliście z oddali, więc fotografowaliście też... Nagrywaliście mikrofonami kierunkowymi. I nagrywali też mikrofonami z bliższych odległości. Natomiast pamiętajcie, jeżeli wy nagrywacie, to też jesteście nagrywani. No, natomiast to zawsze mówię, to działa zawsze w dwie strony. Nie byli na tych zajęciach, skąd obserwacje? Przede wszystkim powiem w ten sposób, to już dawno powinni byli nauczyć się. Trzeba przyznać, że ta obserwacja jest lepsza jakościowo, jest dużo lepsza. Przyznajemy wam rzeczywiście. Tak, jest postęp, natomiast powiem szczerze, no, prawdopodobnie jest to wywiad wojskowy, sądząc po wyszkoleniu, natomiast to już zresztą sygnalizowałem, że widziałem panów w galerii Młociny, prawidłowo, natomiast powiem szczerze, następnym razem, żeby nie było, że blefujemy, to następnym razem zrobię fotkę i pokażemy tutaj na Twitterze fotkę pana zamazaną twarzą, bo akurat nie chciało mi się gonić za człowieka, bo miał duży dystans. To wam pokażę, gdzie popełniacie błędy i dlaczego to się dzieje. Że wielokrotnie jeszcze za tej poprzedniej władzy nas z Jankiem też robiono, I pisano, że to jest w ramach szkolenia. I wiesz, że podobno utrzymanie się przy nas takie kilkuminutowe, to już był wynik. Także sam wiesz, że my teraz, że my nie podbijamy Tomku, sobie bębenka. Tomku, tylko że tamci to uprzedzali wcześniej i pytali się, czy można. Więc to jest różnica, szanowni państwo. Natomiast prosimy o subskrypcję, jeżeli Państwo nie jesteście jeszcze z nami, mamy prośbę.
Komentarze, komentarze, komentarze. Jeżeli macie dla nas tematy, dawajcie nam te tematy. Chcemy robić takie programy, które was interesują. Zapraszam. Od tych, którzy przyjmują, od tych, którzy wam zrobili krzywdę, bo nie podjęli interwencji. Właśnie o to też poprosimy. Jeżeli mamy właśnie takich tych, a ja polecam Historię bez cenzury. To jest magazyn, którego jestem wydawcą. Rozpad Rosji, jest to mój materiał. Powiem Państwu, musiałem sporo rzeczy przeczytać w zagranicznych mediach po angielsku, po rosyjsku. Nie było takich tematów popularnych w Polsce, tak jakby ktoś odgórnie zakazał zastanawiania się, czy Rosja się może rozpaść. Szanowni Państwo, Historia bez cenzury to jest magazyn, tak jak wspominałem, którego jestem wydawcą. Tutaj mamy, drodzy Państwo, kardynał z Wall Street. To jest materiał. Polski papież do kościelnych zaszczytów dopuścił przedstawiciela biznesowej elity USA. To jest materiał, drodzy Państwo, autorstwa Jakuba Wozińskiego. Naprawdę warto to przeczytać. Brat tego kardynała był wiceszefem CIA. Oprócz tego pruski kanibalizm gospodarczy. To jest taki bardzo mocny materiał też Jakuba Wozińskiego o tym, że Niemcy zarobili ogromne pieniądze eksploatując Polskę. Polskę traktowali jako kolonię. W każdym razie w tym numerze jeszcze jest materiał o drugim Piłsudskim, to jest historia Bronisława Piłsudskiego, żeby nie było, że o Piłsudskim piszemy tylko źle. Dlaczego Japończycy dzisiaj się uczą o nim w szkole? Historia bez cenzury. Ja oprócz tego zapraszam na mój kanał historyczny Jan Piński. Tam mam temat bardzo ważny. Bardzo bym zaprosił Państwa, żebyście obejrzeli materiał o tym, jak Józef Piłsudski przejmował sądy. To naprawdę jest ważny materiał. I dzięki temu Państwo zrozumiecie, że Jarosław Kaczyński, próbując przejąć sądy, wzorował się na konkretnych przestępczych rozwiązaniach, których dopuścił się prawie 100 lat temu Józef Piłsudski. I te rzeczy, które on wówczas zrobił, doprowadziły w sumie do upadku państwa polskiego w 1939 roku. No i oczywiście zapraszam na portal wieści24.pl. Szanowni Państwo, do zobaczenia.